Możemy dołączyć teraz ramiona, krążenia w przód. Po raz ósmy wystartował tropem wilczym, czyli bieg pamięci żołnierzy wyklętych, i tutaj na portach Bema nikt nie ma wątpliwości, że jest to największy bieg pamięci na świecie. Mamy grupy rekonstrukcyjne, które będą zapraszać tutaj i zapraszają już do wspólnej zabawy. Będzie można też wdać się w różnego rodzaju konkursy, gry terenowe, stoją wozy, którymi będzie można się przejechać. W tym roku znowu nam zabrakło koszulek, bo zgłosiło się dużo więcej osób niż myśleliśmy, że się zgłosi. Nie spieszymy się, macie 10 km przed sobą. I poszli! Ósma edycja Biegu Pamięci Fort Bema jest takim naturalnym wyborem, ponieważ my potrzebujemy miejsca. Biegliśmy kiedyś w parku Skaryszewskim. Te kolejne miejsca okazywały się za ciasne, miały za małą przepustowość. Tutaj jest ta możliwość, że może to mieć ten rozmach, jaki jest potrzebny. W samej Polsce jest około 370 miejsc, które podjęło wyzwanie i wystartowało dzisiaj w tropem wilczym. Pod grubą warstwą mam jeszcze sweter i kurtkę, ale na sercu mam Stasię Golec. To jest prywatnie ciocia Pawła i Łukasza Golców. Oni są ambasadorami w tym roku. Stasia Golec miała 18 lat, kiedy została zamordowana, razem z prawie 160 innymi swoimi kolegami z oddziału Bartek. No, jeszcze trochę. Okej. Biegnę czwarty raz w biegu tropem wilczym. No i biegnę zarówno po to, żeby uczcić pamięć o żołnierzach wyklętych, jak i po to, żeby po prostu się przebiec dla sportu w niedzielę rano. Nie, żeby uczcić wszystkich żołnierzy wyklętych, którzy walczyli za Polskę. I żeby po prostu biegać. Zmęczenie się jakieś odczuwa, ale mógłbym jeszcze dalej biec, bez problemu. Biegnę po raz ósmy. Pierwsze biegi były w Parku Skaryszewskim. Przesunęli tutaj na Fort Bema, bo to jest trudniej. Biegnę po to, żeby uczcić tych bohaterów podziemia walczącej Polski z okupantem, później z komunizmem. Za ich walkę, za ich poświęcenie. Mimo beznadziejnej sytuacji i żadnych szans na zwycięstwo, dali nam pokaz honoru żołnierza polskiego. Oj, witamy pana. Zimno było na trasie? Mój ojciec był kimś w rodzaju żołnierza wyklętego i Henryk Kończykowski, który już nie żyje w tym roku, jeszcze w ostatnich chwilach jego życia robiłem z nim materiał, więc biegnę w tym roku ku jego pamięci. Mamy za sobą już 10 km, czyli ten dystans najdłuższy. Za chwilę będziemy biec na dystansie 1963 metry. W roku 1963, w październiku, w walce został zamordowany ostatni żołnierz niezłomny. Laluś. Tym dystansem, tą liczbą 1963 chcemy za każdym razem podkreślać właśnie tą ich wielką ofiarę. To jest w ogóle progres mówienia o żołnierzach niezłomnych, bo kiedyś ludzie po pierwsze nie wiedzieli za wiele, to znaczy nie wolno było o tym mówić, a my dzisiaj możemy powiedzieć, że historia już nie milczy głucho o nich i historia nie jest już zakazana.